Nazywam się Marek Salamak. Od samego początku mojej zawodowej kariery związany jestem z Politechniką Śląską i mostami, które ostatecznie stały się również moją pasją. Natomiast od kilku lat promuję ideę cyfryzacji budownictwa. Razem z zespołem pracujemy nad wieloma technologiami, które w różny sposób powiązane są z metodyką BIM, czyli Building Information Management. Teraz również w tej nietypowej, multimedialnej formie cyklicznych programów wideo, które nagrywamy tutaj w Arena Studio. Wiem, że być może to pierwsze wydanie naszego programu InfraStudio powinno być poprzedzone jakimś bardziej obszernym wprowadzeniem, może nawet specjalną pilotażową edycją. Niestety pandemia pokrzyżowała wiele naszych planów i wciąż działamy w często nietypowym dla nas trybie. Obiecuję jednak, że wkrótce pojawi się omówienie naszych pomysłów związanych z InfraStudio. Mam również nadzieję, że kolejne programy spotkają się z Państwa ciepłym przyjęciem. Natomiast dzisiaj zapraszam Was na pierwsze wydanie naszego InfraStudio. Wiem, że wielu z Was zapewne myślało kiedyś o tym, zwłaszcza młodsze osoby, żeby wyjechać z Polski i szukać szczęścia gdzieś za granicą. Na pewno wówczas nurtowały Was różne pytania, wątpliwości. Czy sobie poradzicie? Czy Wasza wiedza i dotychczasowe umiejętności pozwolą, aby odnieść tam sukces? Szczególnie w tych wszystkich nowych, zaawansowanych technologiach, do których z pewnością zaliczyć możemy cyfrowe rozwiązania dla budownictwa. Nawet trudno już dzisiaj opisać je jednym mocno nadwyrężonym słowem, skrótem BIM. Dzisiaj w InfraStudio gościmy Marcina Pszczółkę, który przyjechał do nas z Oslo. Porozmawiamy z nim, jak poradzić sobie na tym trudnym i wymagającym rynku BIM, jakim jest Norwegia i kraje skandynawskie. Ale jak sami zobaczycie, to już nie była tylko kwestia poszukiwania lepszej jakości życia w tym chłodnym kraju. To również świetne pomysły, wspaniała pasja, determinacja i budzące szacunek wyniki popularności w mediach społecznościowych. Jego pomysłu na BIM Corner. Poznajcie Marcina Pszczółkę. Cześć Marcinie. Cześć. Marcin jest moim byłym studentem, więc będę zwracał się do niego po imieniu. Siądźmy może. Marcinie, no świetna opalenizna jak na mieszkańca podbiegunowej krainy. Nie za gorąco ci teraz w Polsce? Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj do InfraStudio. Nie wiem, czy wiesz, ale Norwegowie mawiają, że nie ma złej pogody, ale są źle dobrane ubrania. Tak więc doświadczając wszystkich pór roku w Norwegii, mogę stwierdzić, że Norwegia nie jest wcale taka zimna, a niejednokrotnie temperatury są wyższe niż te w lecie spotykane na polskich plażach. Zdradziłem już, że studiowałeś w Gliwicach, ale powiedz coś więcej o studiach na Politechnice Śląskiej. Tak, to prawda. Studiowałem na Politechnice Śląskiej w latach 2009-2015 budownictwo komunikacyjne i infrastrukturę. Mogę powiedzieć, że bardzo dobrze wspominam ten czas, gdyż może dlatego, że mieszkałem podczas studiów inżynierskich w akademiku. Do dzisiaj mam również kontakt z kolegami, z którymi wówczas studiowałem i z prowadzącymi, jak choćby z tobą. Ja muszę Państwu zdradzić, że o rok sobie przedłużyłem mieszkanie w akademiku, już pracując na Politechnice. A co sprawiło, że Skandynawia tak cię wciągnęła? Od razu trafiłeś do firmy z tamtych rejonów po studiach? Wiesz co, to było wszystko, tak naprawdę wszystko zaczęło się od wymiany studenckiej, od programu Erasmus. Wówczas na ostatnim roku studiów wyjechałem do Norwegii, do firmy projektowej. Pamiętam, że wtedy byłem bardzo zafascynowany poziomem projektowym, jaki jest w Norwegii. Wtedy, w 2014 roku, pracowałem na projekcie infrastrukturalnym, gdzie używano BIM. Szybko zrozumiałem, że jest to rynek, na którym chciałbym dalej się rozwijać, więc po powrocie napisałem pracę magisterską na ten temat. No i tak się składa, że już 4 lata jestem w Norwegii. A nie obawiałeś się tego trudnego rynku BIM w Norwegii, jeszcze do tego trudny język, twardzi ludzie, no i te 2 godziny dziennego światła zimą? Tak jak pewnie każdy na początku, miałem obawy, strach przed nowym, ale nie bałem się poziomu BIM, gdyż coś tam już wcześniej wiedziałem. Faktycznie jedyną barierą, którą miałem, był język norweski. Ale na szczęście było tak, że pracowałem w
pierwszym okresie, pierwsze trzy lata w Norwegii w amerykańskiej korporacji Trimble. Wówczas mogłem posługiwać się językiem angielskim. No to muszę przyznać, że norweski język wcale nie jest łatwy, bo szwędzając się tam po górach Norwegii i Szwecji, bardzo trudno było mi się dogadać z tubylcami. Tak, to... No ale teraz pracujesz w firmie Norconsult. Tak. Po czasie, w którym pracowałem jako produkt manager w firmie, która tworzyła oprogramowanie dla BIM, zapragnąłem pracować po drugiej stronie i wykorzystać ten software faktycznie w projekcie. Mm. Dlatego też pracuję teraz w firmie Norconsult jako BIM koordynator na dużych i małych projektach infrastrukturalnych, gdzie używamy BIM od poziomu pierwszego do trzeciego. No, jesteś bardzo zajęty. To jak, kiedy pojawił się w ogóle pomysł na BIM Corner przy takim zaangażowaniu twoim? Wiesz co, spotykając na swojej drodze wielu polskich inżynierów, doszedłem do wniosku, że fajnie byłoby stworzyć grupę ludzi, która jest zainteresowana BIM. Na początku trafiłem na Janusza, który jak się okazało pracował również w tym samym budynku co ja. Dyskutowaliśmy dużo o BIM, no i stąd również powstał pomysł, żeby spotkać się w większym gronie. No i przy norweskim IPA spotkaliśmy się w szóstkę i wyszło na to, że chcemy stworzyć coś nowego, coś innego. No i padło na bloga, którym piszemy nasze doświadczenia z BIM. No, muszę przyznać, że wypracowaliście naprawdę świetny branding. Wspaniale budujecie sukcesywnie swoją markę. Skąd czerpiecie pomysły na te fantastyczne grafiki? Mm. Niektóre będziecie Państwo mogli zobaczyć w tle. Zauważyliśmy, że grafika potrafi wytłumaczyć więcej niż niejedna ściana tekstu. Jest łatwa do zapamiętania i do odczytania. Tak więc skupiamy się, żeby za pomocą prostego schematu opisać proces BIM. Mamy własne pomysły na grafikę, każdy z nas, ale staramy się, żeby były to proste grafiki i trzymamy się zasady keep it simple, stupid. Czyli zasada KISS. Dokładnie. Brakuje tego na naszych zajęciach ze studentami. Musimy więcej czasu na to poświęcić. A kiedy stwierdziliście, że BIM Corner może odnieść sukces w tym oceanie postów w mediach społecznościowych? Jesteśmy zdania, że branża budowlana i inżyniery w niej pracujący zasługują na odczarowanie słowa BIM. Tak więc tworzymy zaufane miejsce, gdzie każdy może znaleźć wartościową treść. Plan był prosty. Chcieliśmy dobrej treści teksty pisać systematycznie oraz dzielić się z ludźmi praktyką BIM. Dzisiaj jest tak, że również udzielamy się w wielu dyskusjach, odpowiadamy na każdy komentarz oraz odpisujemy na maile. Myślę, że te wszystkie czynniki wspólnie zadecydowały o tym, że wzbudzamy sympatię wśród naszych czytelników, a dodatkowo jesteśmy rozpoznawalni w sieci. Poza tym myślę, że w tych czasach bardzo ważne jest również prowadzenie swoich miejsc na social mediach, tak więc duży nacisk kładziemy na rozwój naszej strony na LinkedIn, na Twitterze, na Facebooku oraz na YouTubie. Ale BIM Corner to nie tylko Marcin Pszczółka. Wiem, że twoi koledzy to też są polscy inżynierowie. Jak w ogóle się tam poznaliście? Przecież nie jesteście po jednej uczelni. Tak, to prawda. BIM Corner współtworzy 6 osób. Wszyscy jesteśmy inżynierami pracującymi w Norwegii, na co dzień związanymi z firmami, firmami z branży AEC, na co dzień używającymi BIM. Więc Konrad Fugas jest naszym reprezentantem branży IT w BIM. Ignacy Łoziński jest programistą BIM z doświadczeniem BIM koordynatora w konstrukcjach. Krzysztof Wojsław działa z parametrycznym modelowaniem. I to w Mostach, bo czytałem jego publikację. Dokładnie. Janusz Majcher jest naszym specjalistą od tekli oraz otwartych formatów. No i Konrad Naborczyk, który jest koordynatorem projektów w firmie wykonawczej. No i jeszcze Marcin Pszczółka od infrastruktury. Dokładnie. I tutaj jeszcze chciałbym dodać, że jesteśmy z całej Polski, znaczy z południa i z północy jesteśmy z Politechniki Śląskiej, Opolskiej, Warszawskiej oraz Gdańskiej, więc można powiedzieć, że łączymy południe z północą. Południe z północą. Tak. To opisz nam może teraz krótko norweski rynek BIM, szczególnie w zakresie infrastruktury, z którą jesteś związany. Tak, jak pewnie nie trudno zauważyć, Norwegia jest specyficznym krajem ze względu na to, że posiada trudne warunki terenowe oraz
klimatyczne. Rząd posiada strategię, która ma na celu połączyć południe z północą Norwegii, przez co aktualne projekty infrastrukturalne są ogromne i na dużą skalę. Między innymi projekt E39 łączący Kristiansand z Trondheim oraz nowa sieć Intercity. No. Jest, tak się składa, że to właśnie inwestor publiczny kładzie wysoki nacisk na BIM. W 2010 roku projekty w BIM były już na poziomie drugim, a dzisiaj jest to poziom trzeci. Ciągle podnoszą poprzeczkę. Dokładnie. A dodatkowo wszystkie informacje są zawarte w modelu, a inwestor bierze czynny udział w całym procesie BIM. No nieźle. A czego w takim razie moglibyśmy się nauczyć od Norwegów, my tu w Polsce? Myślę, że moglibyśmy nauczyć się profesjonalnego podejścia do pracy, otwartości oraz tego, że ludzie są do siebie bardzo uprzejmi. Na przykład ciekawostką jest fakt, że Norwegowie zwracają się do siebie po imieniu. Tak jak my dzisiaj. Tak, bez względu na wiek, stanowisko, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Dodatkowo to, co mi imponuje w branży budowlanej, to jest jakość wydarzeń. Te wydarzenia, które się odbywają, konferencje BIM w Norwegii, są bardziej nastawione na dzielenie się wiedzą, na networking. Pojawia się tam mnóstwo ekspertów i specjalistów z sektora budowlanego. Niekoniecznie jest tam prowadzona sprzedaż, więc myślę, że tego również brakuje. Myślę, że Polacy mogą czerpać tutaj z tych nauk. No właśnie tak w tą stronę chcielibyśmy iść z naszym InfraBIM, bardziej na naukę, mniej na marketing. A jak w tym kontekście tego dzisiejszego naszego spotkania oceniasz polski rynek BIM i jego potencjał? Powiem szczerze, że na polskim rynku nie pracowałem osobiście, ale orientuję się w tym, co się dzieje, ze względu na to, że można przeczytać to w różnych miejscach w sieci. Mogę stwierdzić, że rynek polski jest dosyć rozdrobniony. W Norwegii na przykład to rząd, inwestor publiczny oraz firmy napędzają ten rozwój, tworzą wytyczne, firmy spisują dobre praktyki, dzielą się wiedzą. Ogólnie wiedza jest ogólnodostępna. W Polsce natomiast wydaje mi się, że jest utarte, że BIM jest drogi, że know-how trzeba zapłacić. Z tego względu jest wielu ekspertów, którzy sprzedają szkolenia BIM. Tak naprawdę, ja to tak nazywam, na poziomie BIM Hollywood. Czyli takie piękne obrazki i modele. Dokładnie, które nie do końca uczą, jak pracować z BIM, tych procesów, bardziej skupiają się na obsłudze oprogramowania do BIM. Więc wydaje mi się, że w tym wszystkim potrzeba organizacji, która te rozdrobnione środowisko połączy i pokaże jasny rozwój. Jakiejś centralnej, tak? Tak. No, jak pamiętasz, mieliśmy się spotkać w Gliwicach już w maju na kolejnym InfraBIM. Niestety pandemia pokrzyżowała nam plany i musieliśmy przesunąć wszystko na październik i to w hybrydowym wydaniu. Jakie masz oczekiwania względem tego wydarzenia, bo wiem, że zaangażowałeś się w organizację pierwszego BIM maratonu? Tak, to prawda. To będzie szczególne wydarzenie ze względu na szczególny okres. Miejmy nadzieję, że uda nam się stworzyć to wydarzenie w formie hybrydowej, aczkolwiek jakby się nie odbyło, mam nadzieję, że będzie wielkim sukcesem. Między innymi będą tam warsztaty oraz Hyde Park, na którym każdy znajdzie wartościową wiedzę BIM. Tak jak wspomniałeś, jestem zaangażowany w BIM Maraton. BIM Maraton z kolei będzie czymś, czego jeszcze tutaj w Polsce nie było. Jest to znane na rynkach zagranicznych, ale tutaj dopiero przetestujemy, jak to sprawdzi się u nas. Więc wszystkich serdecznie zapraszam. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, rozmowę. Widzimy się zatem w październiku w Gliwicach na InfraBIM. Mam nadzieję, że będzie okazja poznać też Twoich kolegów z BIM Corner. Jak najbardziej. Osobiście może nawet. Wszystko oczywiście zależy od tego, czy sytuacja nam na to pozwoli. Natomiast Państwu dziękuję już bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne wydania naszego InfraStudio. Do widzenia. Dobrze.